always running inside of the shadows, like a wolf who was racing the storm. Oh, I believe, I believe, I believe in the feeling, the feeling, the feeling. I believe, I believe, I believe I've got fire inside my blood, blood in my body. I'm ready for anything. Siku. Chodziliśmy tutaj w zeszłym roku i tego wszystkiego tutaj nie było, łącznie z właśnie z tą ścieżką, którą sobie tutaj jeździmy, tam dalej, dalej ona się zaczyna. Wszystko jest tutaj zrobione nowe i takie dla nas wielkie zaskoczenie, bo jak w zeszłym chodzi w zeszłym roku, to wszędzie był syf. No, a teraz zobacz, można sobie jeździć. To jest PKS, nie? Dworzec. Tu masz stację, PKP chyba. No. No mega. No bo tu jest ten. I fajnie. I jeszcze robią, widać. No, ale także przystanki porobione wszędzie, parkingi i są bezpłatne. I to jest ważne. No. No, a nie, że tam 3 dychy za dobę. My płacimy teraz 3 dychy za dobę. Ewentualnie 5 dych może być za dobę, jak ktoś lubi. Jednak nie umie jeździć. Nauczysz się! W końcu załapiesz i będziemy śmigać po wszystkich wioskach. Dawa łapa. Łapę? Jedziemy razem. No jak romantycznie, będziemy sobie Siódma rano, stoisko już częściowo rozłożone, no i właśnie stoimy sobie tutaj i dlatego my przyjeżdżamy w miarę możliwości zawsze wcześniej, żeby sobie zająć miejsce, bo później już często jest tak, że parking jest zawalony innymi wystawcami, więc później by się ciężko było wcisnąć, a tak mamy miejsce już na kilka dni, niestety płatne. W tym roku mamy taki patent na ochładzenie się w namiocie, bo w namiocie jest bardzo ciepło, tak myślę, że jest 5 stopni więcej jak na zewnątrz. Na zewnątrz jest niestety bardzo gorąco, więc w namiocie jest niefajnie. No i przez to, że jest taka pogoda, czyli słoneczko, cieplutko, no to oczywiście handel się nie kręci, no bo wszyscy są na plaży. Też się nie ma co dziwić, także my się tak chodzimy. Tutaj się film kolejny zapisuje, bo już zdążyłam zmontować 2 z nudów, zrobić wszystkie zamówienia, no i tak nam mija czas. Nie tak, jakbyśmy chcieli. Marek zrobił obiad, znowu makaron, znowu węglowodany i znowu super dieta. Pyszne, niam, niam, niam. Masz tu rybki. My jemy węglowodany od lat, no. Ale tu masz rybkę, tu masz makrele, tu masz tuńczyka, dziewczyny. Niam, 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 jak to nad morzem. Łapka, tak, łapka, łapka. No co głaskami? Ja nie będę się głaskał. Łapka. To nie jest łapka. Siad. Nie, to nie. Nie będzie jedzenia. Aha, przyszłaś. Łapka. Siad. Łapka, tak. Łapka, tak. No dobra. To masz mięsko. I to teraz młodzież słucha, a ja na tym się wychowałem. Dr. Alban, It's My Life. Kurna. Dzieciaki teraz tego słuchają, no szok. Znowu mamy sytuację biletową.
pobrało nam kasę, ale nie napisało, że jest zapłacony parking. Jest 25 czerwca ostatnie, dzisiaj mamy 28. No i chyba trzeba będzie dzwonić, dopytać, żeby się dowiedzieć, żeby czasem potem nie dostać mandatu za szybą. Bośmy się znowu wkurzyli, bo no, nie ma czasu po prostu no, ale tego widzisz, prostować. Jak to jest. No, aplikacja zawiedzie i jest lipa, nie? I teraz ty, człowieku, udowadniaj, że zapłaciłeś. A parkometr też się nie da kartą zapłacić, nie, bo też nie działa. Przyjmuje. Nie przyjmuje, odrzuca. A. No i zadzwoniliśmy na numer, który jest na parkometrze. No miły pan powiedział, że nie ma mojej płatności tam w systemie, nie widzi, więc najprawdopodobniej nie mam zapłacone i dostanę mandat. No parodia, no więc ja mówię, no ale co mam zrobić teraz? No przecież ja mam screena, że mam zapłacone, mam potwierdzenie. Mówię, on mi zaproponował, żebym na maila, którego mi wysłał tutaj w SMS-ie, wysłał, opisał sytuację i wysłał screen. No i on da cynka wszystkim kontrolerom dzisiaj, żeby omijali moje auto, że może nie dostanę mandatu. No to jest takie wciula lecenie sobie, bo to nie jest mało. Dla mnie trzy dychy za to, że tylko tu stoję, to są jakieś pieniądze. No i teraz udowadniaj znowu człowieku w następnej miejscowości, że jesteś niewinny, że... i trać czas. No i państwo stoją też przy parkometrze, próbują zapłacić kartą tak jak my w czwartek. I kartą oczywiście się nie da. Od roku. W tamtym roku też mieliśmy problem, bo chcieliśmy zbliżeniowo... 10,50 trzeba kupić, masz 10 zł. Kartą zapłacić. Pani się wkurzyła, bo... pobrało jej chyba trzy dychy, ale nie wydrukowało. A może anulowało transakcję, nie wiem, nam anulowało na szczęście. Ale to jest jawne wciula lecenie sobie. Tak nie powinno być, ktoś powinien się tym zająć, bo to jest przegięcie pały, żeby ludzie... My tu stoimy na razie od czwartku, ale zawsze stoimy tu prawie że tydzień i widzimy, jakie ludzie mają problemy przy tym parkometrze. Nie wiem, czy przy wszystkich parkometrach w Wózce tak mają i że tak ludzi się wciula robi, czy tylko tutaj. To nie jest okej. Okay. Bo każdy chce uczciwie zapłacić, a parkometry nieuczciwie działają. Ktoś nam ostatnio podsunął pomysł, że jak mamy problem z aplikacją, to żeby wsunąć taką kartkę i może to zapobiegnie mandatowi, chociaż wątpię, bo skoro w aplikacji nie ma, że zapłacone, to nawet jak sobie sprawdzą, to mandat będzie, więc możliwe, że będzie chodzenie tutaj po urzędach. Jakbyśmy mieli na to czas, a nie mamy, niestety, teraz już nie mamy. Idziemy do roboty. What would happen tomorrow? I said, let's chill for the night. I feel her legs as I turn off the light. But what if we don't take back once we wake up tomorrow? Cause you should know. Dzień pracy za nami. Jest godzina 23. Właśnie zamknęliśmy stoisko i pierwszy raz jest takie ładne niebo. Nie wiem, czy w kamerze będzie to widać. Jest takie bardzo pomarańczowe. No jest piękny zachód. Zrobię zdjęcie. Jest późno, to jeszcze widać. Także zachód jest piękny, a my zaraz idziemy na kamerę. No i 13 godzin pykło, bo od 10 rano do 23 na stoisku. Tak, i tak codziennie. Taka praca. Niektórzy mówią, ale co to za praca? Ale jeszcze doczekaliśmy zachodu. No ale jest pięknie. Prawie zawodu. Pięknie, no patrzcie jak to wygląda. Jest cudnie. O, teraz Macia cię widać. Wyłączyłem stabilizację obrazu i jest jeszcze jaśniej. Nawet Mawkę widać. Cześć Mawka! Co ty tu robisz? Wysiedziałaś się cały dzień, teraz możesz się trochę wybawić na plaży. Zaraz pójdziemy ganiać. Dobra. I kubki
kubki do was wysłane. Także jesteśmy na czysto. Kubki wysłane, no i naklejki wysłane. Wysłane, także no, możemy iść pracować. Wszystko powysyłane. Oby dzisiaj było dużo pracy, ale raczej nie. Jeśli chodzi o Łuska, to nasz ostatni dzień tutaj, znaczy dzień handlu, bo potem już szybko musimy przyjechać dalej, będziemy handlować dalej na Helu. W Łusce lubimy być handlowo, chociaż teraz jest zupełnie inaczej niż zwykle, ale nie lubimy być tak kamperem, bo tutaj się nie da spać. To jest taki hałas, jesteśmy zmęczeni. Jesteśmy 5 dni, 5 nocy? Nie więcej, bo myśmy tu przyjechali szybciej. Normalnie. To się nie da. No. Jest taki hałas, tu na parking przyjeżdża młodzież. I o 12 w nocy zaczynają imprezy, także to jest... No to późno, no. I mewy. Strasznie mewy są takie upierdliwe, okropnie upierdliwe. I przyjdą ci w nocy, no. Siądą sobie na kampera i sobie tu ptają. No. Tragedia. Ta nocka była straszna. Także cieszymy się w sumie, wyjedziemy już. No. U nas powoli robi się już pusto, bo pakujemy się. Jarmark się kończy, więc część rzeczy została zabrana. Część wystawców też już się zwinęła. No i zrobiło się pusto i nas też zaraz tutaj nie będzie, bo wyjeżdżamy w końcu z Ustki. Sąsiedzi. Taksi? Na szybko zaliczyliśmy zakupy. Na szczęście tutaj Biedronka była całodobowa, Lidl był do 23:00. Panie, które nas obsługiwały, były bardzo miłe zarówno w jednym, jak i w drugim sklepie. Poszło szybko, wszystko zrobione, bo na Helu później nie za bardzo jest jak robić zakupy, a właśnie na Hel. W następnej kolejności jedziemy do pracy, znowu. No, tak, jesteśmy zbijać, nie? Z powrotem. Jesteśmy zmęczeni po tym, może nie tyle pracą, bo pracy tak jako tako nie było, bo było słabo ogólnie handlowo, ale jesteśmy zmęczeni nie spaniem, bo w Ustce była tragedia, jeśli chodzi o spanie, także przyjechaliśmy na totalne zadupie, które już wcześniej pokazywaliśmy, żeby się wyspać, także dzisiaj będziemy mieli spokój, nockę. Cisza. No. Po prostu spanie w lesie, nie? Także fajnie. No. I tu nawet nie ma internetu. Cały czas jesteśmy w tym samym miejscu, bo jest tu fajnie, bardzo dobrze się tu spało, jest tu cisza. Jedyny minus to brak internetu, ale to akurat nie potrzebowaliśmy teraz, bo... No bo nie, można się obejść bez internetu 1-2 dni. Dłużej by było ciężko, bo mamy firmę w internecie, więc nic nie dochodzi tutaj. No a miejsce już pokazywaliśmy wcześniej, tam stoi kamper. Marek teraz zmywa naczynia, czyli takie podstawowe rzeczy. Nic takiego nadzwyczajnego nie robimy. No i za chwilę będziemy się przemieszczać w inne miejsce. Stojąc tu zastanawialiśmy się, co to jest. Tu jest takie, tu jest tablica i tu jest o. I z daleka wydawało się, że to są pościnane drzewa, a tutaj się okazuje, że nie. To tu pisze na tablicy, że jedno dziecko, jedno drzewo. No i faktycznie są tutaj posadzone drzewka koło tych pniaków. Czyli tutaj będzie taki lasek. Tylko na razie po prostu jest to wszystko małe. Jest tutaj nawet regulamin obiektu, no i na ten temat za chwilę coś wam powiem. Miejsce ogólnie bardzo nam się podoba. Bardzo lubimy, że są takie parkingi i jest ich coraz więcej, szczególnie w poznańskim, w wielkopolskim jest bardzo dużo takich parkingów. No ale jedno, co nam tutaj się nie spodobało, to jak przyjechaliśmy, było bardzo dużo kup psich. I niedługo potem przyszła sobie pani. Potem doszedł do niej mąż, ale mniejsza o to, zostawiła swoje psy nie całkiem małe. Tak, żeby się po prostu tu załatwiły. Nie w lesie, o, za mną jest na przykład las, można iść tam i na przykład jeśli się nie chce sprzątać za psem, to można go wpuścić tam gdzieś między drzewa, niech tam się załatwił, na pewno nikt to nie depnie. Ale nie, te psy musiały się załatwić tutaj na tym placyku, gdzie ludzie robią ogniska i w ogóle. I tak od 2 dni.
Tak nie powinno być, bo czasami oczywiście my też nie posprzątamy po ławce, jeśli na przykład jesteśmy u nas na przykład w ogrodzie, to nie sprzątamy jej kup, czy jak jesteśmy w szczerym polu, czy w szczerym lesie, to też nie. Natomiast jak się pies załatwia w miejscach takich jak tutaj, to wypadałoby jednak tą kupę posprzątać, bo one zostają i one potem sobie tutaj są. I już nie jest tak fajnie. Szczególnie jeśli pies jest wielki. Wielki pies, wielka kupa. Bardzo często zwracacie uwagę na to, czy Mawka ma w zwyczaju. Bardzo często jak nagrywamy, ona wylatuje i lubi się załatwić, to nieraz zrobi kupę na plaży. I ktoś nam ostatnio zwrócił uwagę, że powinniśmy sprzątać za swoim psem. Zawsze sprzątamy po Mawce, szczególnie na plaży, bo wyobrażacie sobie chodzić po plaży i wdepnąć kupę? No nie, nawet taką małą jak Mawka. Nawet jeśli nie mamy ze sobą woreczków, to zawsze Marek lata gdzieś tam do kosza na śmieci, wybierze jakiś woreczek czy papierek, żeby tą kupę wysprzątać i nigdy nie zostawiamy. No bo jakby tak każdy zostawiał kupę psiom, to by była po prostu jedna wielka masakra. Także taki apel, że każdy pies musi się załatwić, a właściciel jest od tego, żeby po nim posprzątać. No. Can read.